Składnicy składek i osoby objęte ubezpieczeniem mają już dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych. Jak informuje rzecznik prasowy ZUS, ubezpieczyciel pozyskuje te dane z systemu i udostępnia je płatnikom. Dostęp do nich ma również ubezpieczony. Informacje udostępnione są na portalu PUE ZUS odpowiednio w panelu płatnika oraz w panelu ubezpieczonego w nowej zakładce o nazwie kwarantanna izolacja domowa. Zakładka będzie widoczna jedynie u tych osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz u płatników składek, którzy zatrudniają osoby, u których takie zdarzenie wystąpiło. ZUS sam z siebie nie wypłaci świadczenia. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego bezpośrednio do zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Gdy świadczenie chorobowe płaci pracodawca, wówczas do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdowała się w panelu płatnika w zakładce kwarantanna, izolacja domowa. Jeżeli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie będą widoczne odpowiednie dane potwierdzające tę sytuację, wówczas taki ubezpieczony w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych powinien złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. Powinien w nim potwierdzić, że odbywał obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez pracodawcę. Płatnik składek może sprawdzić treść oświadczenia, występując do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.